Dzień dobry, moi drodzy, witam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony w Waszym horoskopie na grudzień 2022 roku. Na początek serdecznie Was odsyłam do zakładki Społeczność, gdzie z dniem 11 listopada 2022 roku zamieściłam taki post, który wyjaśnia przyczyny mojej nieobecności właśnie na kanale, bo nie było mnie tutaj bez mała pół roku. Także zapraszam i odsyłam jednocześnie do tego postu, abyście mogli zrozumieć przyczyny mojej nieobecności, kogo oczywiście to interesuje. No to tam znajdziecie takie krótkie wyjaśnienie tej sytuacji. Natomiast chciałam powiedzieć na początku tak. Kanał jeszcze nie będzie funkcjonował tutaj tak w 100%, tak jak to było wcześniej. Natomiast postaram się już pewne treści tutaj umieszczać, tak żeby zaczął ten kanał już powoli przypominać dawnego siebie. Także obecnie robimy prognozę na grudzień 2022 dla skorpionów. Sprawdzimy, co Was tutaj czeka. Skorpion, grudzień 2022 roku. Skorpion, grudzień 2022 roku. Co dla skorpionów na końcówkę tego obecnego roku, na ostatni miesiąc, grudzień 2022 roku dla skorpionów. Pierwsza karta przewodnia tutaj dla Was. Oj, to jest, moi drodzy, siódemka buław. Tu jest jakaś walka zawsze zakodowana w tej karcie. Walka z samym sobą, z pewnymi namiętnościami, ale również taka walka z otoczeniem, bo tu widać, że ta osoba, która jest przedstawiona na karcie, ona w pewien sposób góruje nad innymi, w jakiś sposób się wybija. Te pozostałe buławy są tak nieco poniżej, a osoba ta dzierży właśnie dzielnie tę swoją buławę i jest jakby tutaj ponad tymi wystającymi kijami. To zawsze pokazuje takich liderów, takich indywidualistów, osoby, które gdzieś po prostu się wsławiają czymś, więc otoczenie może tutaj zazdrościć, otoczenie może brać na języki, otoczenie może wyrażać swoją dezaprobatę, dlatego że tutaj w grę może wchodzić jakiś rodzaj zawiści, taka sytuacja, że po prostu inni chcieliby być na Waszym miejscu, czy to w sytuacji zawodowej, na Waszym stanowisku, czy to po prostu zazdroszczą Wam jakiejś Waszej sytuacji rodzinnej i chcieliby po prostu osiągnąć to samo. I dlatego właśnie atakują ze wszech stron. Albo to jest taki frontalny atak, albo to jest bardziej taki zakamuflowany atak. I tutaj w siódemce buław bardziej się właśnie mówi o takim ataku, który jest zakamuflowany z tego względu, że my nie wiemy do końca, do kogo te pozostałe sześć buław należy. One tam są, one tam majaczą gdzieś na horyzoncie, ale to mogą być osoby, które po cichutku gdzieś tam szepcą po kątach coś niekorzystnego na Wasz temat, rozpuszczają jakieś niekorzystne plotki, osoby, z którymi bardzo trudno się dogadać. Też może być tak, że różnego rodzaju urzędy, instytucje nie będą Wam za bardzo sprzyjały w grudniu. Nie oznacza to, że na przykład nie załatwicie spraw, które macie do załatwienia, ale na przykład może być to troszeczkę utrudnione albo nawet znacznie utrudnione i trzeba będzie, jak to się mówi, tutaj zawalczyć o swoje. Także skorpiony będą miały ciężki orzech do zgryzienia, będą musiały właśnie z kimś walczyć albo z jakąś taką instytucjonalną machiną, albo właśnie z nieprzychylnością ludzką, z taką po prostu zawiścią, jakąś zazdrością. Też tu mogą wchodzić w grę takie sytuacje, zwłaszcza jeżeli właśnie Wy jesteście na pozycji tego tak zwanego lidera, czyli Wy górujecie, a reszta gdzieś tam jest daleko, daleko pod Wami. Pod Wami, czyli to też mogą być na przykład Wasi podwładni, którzy w jakiś sposób się będą buntować. Osoby, które są od Was zależne, które muszą liczyć się z Waszym zdaniem, które muszą wykonywać Wasze polecenia, które są podległe w pewnym zakresie, czy to zawodowo, obowiązkowo, czy to na przykład rodzinnie, ekonomicznie i tak dalej, i tak dalej. Teraz jeszcze tutaj dla Was dodatkowy obrazeczek do tego przekazu. O właśnie, jest tutaj cebulka. Ta cebulka też już się pojawiła przy którymś tam znaku. Nie wiem nawet, czy to nie był pierwszy znak, który robiłam, czyli barany. W każdym razie cebulka to jest zawsze takie zasianie nowego życia. Cebulki, czyli jak gdyby pewne takie źródło, jak na przykład cebulki włosów, czyli tam, gdzie właśnie
kumulują się te cenne składniki odżywcze. Tutaj można powiedzieć, że cebulka to jest jakieś wasze nowe przedsięwzięcie, czyli wy coś rozpoczynacie, coś chcecie zasiać, zasadzić, w grudniu rozpocząć nowy projekt, nową pracę. Więc ja to widzę w ten sposób, że ta wasza nowa inicjatywa nie spotyka się z przychylnością, czyli będzie wam troszeczkę trudno tutaj coś wdrożyć nowego. Jeżeli na przykład chcecie zmienić pracę, czy zmienić swój dotychczasowy sposób postępowania, to się może nie podobać waszemu otoczeniu, może się nie podobać tym, z którymi obecnie współpracujecie, może się nie podobać waszym potencjalnym nowym kolegom i koleżankom z pracy, może się nie podobać waszej rodzinie, bo na przykład twierdzą, że tam, gdzie jesteście, to macie zostać i że na przykład nie rozpoczynać czegoś nowego, bo rodzina tutaj nie za bardzo jest do tego przekonana. Uważają, że lepiej to, co było, niż po prostu rzucać się gdzieś tam, porywać się z motyką na słońce, rzucać się na głęboką wodę. A ja uważam, że tutaj im bardziej będą wam właśnie mówili, że nie, to nie jest dla ciebie, tego nie rób, to jest w ogóle bezsensowne, to właśnie wy będziecie chcieli właśnie tego spróbować i będziecie o to po prostu walczyć, rozbijać się jakby rękami i nogami, żeby osiągnąć swój cel. Tutaj no, jest to osoba, która jest po prostu indywidualistą, więc ona po prostu walczy o to, czego chce. A tutaj zasiało wam w głowie po prostu nowy pomysł i chcecie, żeby ten pomysł wykiełkował. Będziecie do tego z determinacją dążyć, aczkolwiek właśnie od razu mówię, że no, nie będzie to takie do końca proste, bo tu rzeczywiście może być wiele przeszkód, no i też ludzie nie za bardzo mogą się na to zapatrywać, tak jak wy byście to widzieli. Ale doprecyzujemy sobie, abyśmy wiedzieli, czego dokładnie ten przekaz dotyczy, co będzie wam tak trudno, tak ciężko wdrożyć w grudniu, drogie skorpiony. I tutaj jeszcze po jednej karcie na poszczególne sfery waszego życia. Po jednej karcie skorpion grudzień 2022. Zodiakalny skorpion grudzień 2022. Najpierw sobie wylosujemy kartę na miłość, relacje uczucia. Tutaj mamy królową monet, następnie na pracę, finanse, praca zawodowa, tutaj mamy sąd ostateczny, no i moi drodzy, na wasze zdrowie. I w zdrowiu mamy pazia buław, giermka buław. Królowa monet pokazuje się nam na miłość, więc tutaj myślę, że będzie wszystko w porządku, bo królowa monet to jest żona, to jest matka, to jest kobieta stateczna, no ktoś taki, kto ma raczej stały związek. Myślę, że tutaj małżeństwa jako takie nie są zagrożone, to znaczy, że one jak trwały, tak będą trwać, natomiast może być takie drobne zawirowanie w waszych małżeństwach, jeżeli właśnie ludzie wezmą was na języki, jeżeli przyjdą jakieś plotki, ale myślę, że wy będziecie na tyle stabilni w swoim związku, czy to małżeńskim, czy to takim po prostu no, bardzo twardym, mocnym związku, twardej relacji, że wy po prostu w to nie uwierzycie, że tam jakieś plotki, że tam ktoś będzie chciał was po prostu tutaj podsycać w was jakieś na przykład chore poczucie zazdrości, chore poczucie zawiści i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest tutaj niezagrożone. Sąd ostateczny pokazuje nam się na pracę, na czynności zawodowe, na pieniądze i tutaj mam takie właśnie wrażenie, że na gruncie zawodowym będziecie dość surowo oceniani. To może dotyczyć różnego rodzaju audytów, to może dotyczyć różnego rodzaju kontroli, to może dotyczyć po prostu takiego badania efektywności waszej dotychczasowej pracy i stąd być może jest ta siódemka buław, że gdzieś tam ktoś będzie próbował was zdyskredytować, dołki kopać, a wy wyskoczycie z tą cebulką, czyli z jakimś nowym pomysłem i ja myślę, że koniec końców jesteście w stanie sprawić, żeby ten sąd odbył się na waszą korzyść, a na pewno, żeby odbył się sprawiedliwie, czyli po prostu jeżeli wy naprawdę rzetelnie popracowaliście, to choćby ktoś tutaj próbował jakoś zachwiać tym poczuciem waszej własnej wartości, czy waszą dobrą opinią, dobrym imieniem, to po prostu się to tym osobom nie uda. No, może być troszeczkę nerwowo, bo to będzie surowy sąd. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Czyli ten sąd będzie surowy, będzie badał, będzie wytykał no, wszelkie możliwe niedociągnięcia. Naprawdę, szukać dziury w całym będzie, ale myślę, że dzięki swojej determinacji wy jesteście tutaj w stanie no, wyjść na swoją korzyść, że tak powiem. Giermek buław pokazuje nam się na
problemy zdrowotne. I teraz tak, jeżeli są jakieś panie skorpionice, które są w ciąży, bądź chciałyby być w ciąży, to wy zdecydowanie musicie przestać o to zabiegać, o to walczyć, o tę cebulkę, o wykiełkowanie tej cebulki w waszym brzuchu. Wy musicie po prostu tutaj jakby no, poddać się urokowi chwili, jakby zupełnie o tym nawet nie myśleć, nie traktować zadaniowo, nie myśleć o takich rzeczach, bo właśnie dlatego się nie udaje, że zanadto jakby po prostu o tym mogą niektórzy myśleć. Natomiast jeżeli już macie dzieci, to tutaj no, możecie bardzo intensywnie walczyć o zdrowie swoich dzieci w grudniu. Tu nie chodzi nawet o jakieś tam poważniejsze rzeczy, tylko po prostu no, dzieciaki mogą być przeziębione, dużo stanów zapalnych w organizmie, zapalenie gardła, zapalenie krtani, zapalenie płuc i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby ciągle coś, a wy próbujecie to zaleczyć, 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 no i znowu trzeba walczyć, bo znowu się coś pojawia, znowu się coś odnawia i znowu od nowa, od nowa, od nowa. Niektórzy mogą po prostu też zapadać na takie dolegliwości, które najczęściej właśnie są związane z dziećmi, czyli takie choroby wieku dziecięcego, też jakieś tam drobne przeziębienia, mogą cierpieć właśnie węzły chłonne, mogą być stany zapalne. I tutaj spójrzcie też na tą cebulę, moi drodzy, bo to jest też jakby tutaj takie naturalne antidotum, naturalna recepta, czyli stosujcie naturalne środki, sok, syrop z cebuli jak najbardziej na takie przeziębienia. Dużo w ogóle powinniście jeść cebuli, żeby zwalczyć te stany zapalne w organizmie i to rzeczywiście tutaj no, może się dla Was okazać zbawienne lekarstwo. Tanie, proste, szybkie, naturalne, a jakże zbawienne. Także to rzeczywiście polecam, żeby w dużych ilościach cebulę spożywać, przygotowywać syropy, soki z cebuli, bo na pewno są w stanie tutaj pomóc, nawet i bardziej niż jakieś tam, powiedzmy, medykamenty, które gdzieś tam sobie ktoś kupił w aptece. Siła natury po prostu, więc tutaj ta cebula rzeczywiście bardzo mocno do Was przemawia. Tak to wygląda dla skorpionów na miesiąc grudzień. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, moi drodzy.